Cześć, witajcie. Zapraszam was na kolejną powtórkę od Ravignira. Ponownie kolejny deck OTK, tym razem na Szar. Rywalem jest gracz Niku Felixus, który gra Crackhackiem. Tak jest. Mamy oczywiście format open. Deck Ravignira. No, opiera się tutaj na pewno na tronach odnowy. Jest wielki finał kata, oczywiście. No i parę innych kart. Są dwie kreaturki w tym deku. Cyklop Hałaburda. Też ważna postać na pewno w tym deku. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Liczymy na... oczywiście na... kosmiczną końcówkę. A na razie obaj gracze się tutaj rozgrzewają chyba. Dobra, coś się zaczęło dziać. Doszedł gniew Arkata. Okej. Okay. Dobra, tutaj Ravignir dobiera karty na razie, standardowo, na takich dekach. No i w końcu mamy tutaj Crackhaga, który się troszeczkę rozkręcił. Trzy kreaturki, no ale jest tutaj już oczywiście Ruin Sektów. Jedno z pierwszych zaklęć. Za trzy surowce, trzy punkty obrażeń akurat. No, ładuje tutaj Felix z piąchy. Cały czas w górę. Co teraz? Zrobi Ravignir. Proszę, mamy most. Mamy most, ok. No, w sumie też niezłe rozwiązanie. Troszeczkę szkoda było Royal Sektów na jednym asasynie. No ale teraz poszedł. Wściekły pies. Beduin. No. Ciekawe karty. No bo ja tutaj oczywiście, ten kto gra w trybie open, to na pewno widzi częściej te karty, które mamy przyjemność oglądać w tym momencie. W tym pojedynku mamy ołtarz. Beduin Sahar. No okej. Wszystko to ładnie wygląda u Crackhaga, ale zaraz tutaj się rywal zmartwi na pewno. Na razie mamy tarczę. No zobaczymy, czy tutaj Crackhag wystawi jeszcze jakąś kreaturę. To by było troszeczkę kiepskim pomysłem. Ohoho, ile mamy kart teraz? Mega świetne karty u Ravignira na ręce. Jest pierwszy tron. To już 11. tura.
Szybko to zleciało. To jest popłoch. No dobra. No tutaj w sumie... chyba to była odpowiednia chwila do użycia tego łutu szczęścia. No, są jeszcze dwa w deku u rywala. Tutaj troszeczkę Ravignir się na pewno zdenerwował. Poszedł gniew Arkata. A co my tutaj mamy? Ale jaja. Cyklop. No ale... czy on przeżyje do kolejnej tury? Czy pozostanie na polu bitwy? Tak. Poszedł na razie łut szczęścia blokujący damage w bohaterkę. Szar. A tutaj oczywiście cały czas ma kontrolę nad tym pojedynkiem bohater dzisiejszego odcinku. Okej, poszły dwa roje. No fajnie, fajnie. Kamienna tarcza zawsze się przydaje. No bo tutaj nie wiadomo, co może mieć rywal w deku. Może coś z szybkim atakiem zawsze może się trafić. No ale to raczej nie Ukrakhaga. Zobaczmy, no chyba, no niby jest kocie wojownik, tak, ale... On by tutaj mógł zrobić robotę, wbić jeden demerzu i potem rywal by odpalił jeszcze dwie karty popłochu. No tak, tak, tutaj Ravignir jest wytrawnym graczem, no wie co robi. Wszystko tutaj jest przemyślane. No to tutaj oprócz jeszcze cyklopa Hałaburdy jest oczywiście ten spell żywiołak natury. No, spell, z którego robią się kreaturki po prostu, tak? Atak zaskoczenia. Burza piaskowa, to już jest pozamiatane. Fajnie to wygląda. Aż 5 kreaturek się zrobiło z tego spela. Żywiołak natury. Z infekcją 1.
No jest. Mamy cyklopa z szybkim atakiem dzięki katowi. I są dopałki. Ładnie. Minus 13, ja pierdzielę. No dokładnie. Tutaj jest oczywiście jeszcze chata krwawego szamana, tak, która daje plus 2 do ataku. Nie zapominajmy też o mocy plemienia. No tutaj jest parę tych kart. No i zobaczyliśmy w ostatniej akcji tego pojedynku. Okej, super, fajny kolejny deck, fajna powtórka. Kolejna w formacie Open. Lubimy na statystyki, może coś ciekawego. No 18 tur, ale szybko nawet poszło. Użyte stworzenia 36 do 0. What the fuck is going on? Ale jaja, to jest rekord chyba. To jest OTK, ale to jest coś niesamowitego. Fucking shit. No to jest dobre, to jest dobre. Ale jaja. Użyte ulty szczęścia 5 do 20. No tak, to musimy zapamiętać. Pierdziel. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Może bardziej wytrawni gracze, no. Pewnie coś takiego już mieli okazję przeżyć, ale tutaj fajnie zobaczyć takie statystyki. Dzięki Ravignir. Fajnie, że te powtóreczki wróciły do życia. To są te, które crashowały się po wpuszczeniu draftu. No dobra. To tutaj zapraszam Was do komentowania oczywiście tego pojedynku i tego deku. Link znajdziecie pod filmem oczywiście do niego. Bo na pewno parę osób skorzysta z tego linku. Dobra, trzymajcie się. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków z tej serii Mighty Magic Duel of Champions, jak i innych karcianek. No to co? Do zobaczenia i do usłyszenia. Hej!